nam basa to kontopa. Kamapa malako purpakot. Co to kuto? Basata konto pa. Pore pakat poto no kasabat. Pa poto. Te gadki z nimi są naprawdę chujowe, więc ja omijam już nie. To jest taki kocopol na siłę. Dobra, wejdź na tą arkę. Co to kto? Mój kanto pasaba to czu. Czarodzieje za kurtyną. No cóż, nie wiedziałem. Parę osób przyszło, potem jacyś ludzie jeszcze przychodzili. Chuj wie, o co chodzi. Myślałem, że dajesz linka jednego, ludzie będą przychodzić, nie? No nieważne. Jeszcze trzeba go uzbroić. Dobra, teraz ogniobłysk znowu. A skupił je, czekaj. Czyż mi prawy przycisk myszy akurat nie działa, czaisz? Lewitacja może być dobra, żeby cię nie trafiali w walce z wrogowie na bliski dystans. Muszę przede wszystkim pod następnymi filmami dobry adres dawać i w tym. Na głównym kanale, żeby w tym linku dać dobry, co nie? Bo nawet jak ktoś sobie kliknie chujowy pod filmem, to może poszuka jeszcze na głównym kanale i tam będzie chciał wejść, co nie?
No nie będę teraz zmieniał pod każdym jednym filmem. O ty kurwa. Dzięki, że wpadłeś, Filip. Cześć, trzymaj się i tego. Miłej nocy. Możliwość zranienia puchcia mętniaka. Jak go zranić? Musisz celować w głowę, to słaby punkt. A myślenie jest jego najmocniejszą stroną. Zium pracował nad kolejnym działem, jednak zamiast ognia błysków wypływał na głupoki, łuskowaty i rozpraszający każdego, kto ma zaburzenia łaknienia. Puść umiejętnie, kim się nie oprze. Najlepszym sposobem na znalezienie głupoków będzie udanie się do skrzelka. No, znowu to samo. Przypadkiem zerknąłem, że tam jest ostatni światożerca, a potem jest final boss. Tylko nie wiem, ile będzie to trwało, tak jakby od jednego do drugiego. Czy znowu będzie latanie jakieś, kurde, po jakieś bzdury, zanim z final bossem się będzie walczyło, czy co? Nie.
Ciekawe, czy będzie miał klucz. Klucz potwora. Jest, magazyn Dawno Świata, nie. Idziemy. Przypadkowo trafiłem na typa. Kurwa, jeszcze tu. Gin. No. Gdzie jesteś? A to jest jakiś inny magazyn. To nie jest skarbiec, kurde. No nie skarbiec, tylko magazyn. Lubisz fale? Nie, no, nie będę tego czytał, bo oni wszyscy pierdolą to samo, dosłownie. Tylko że każdy na inny sposób. Że no, musiało być ciężko dotrzeć do tego punktu, ale czasu nie cofniesz, ale gdzie pójdziesz teraz? Kim będziesz? Świecisz światłem, czy pójdziesz mrokiem? To jest to samo, co nie pierdolą cały czas. No, albo czy wierzysz w przeznaczenie, czy sam kontrolujesz swoje życie. Cały czas to samo pierdolą. No. Skąd to zapiszę w sumie? Aha.
Dźwięk osiup. Ja nie będę się śpieszył tak na łeb na szyję, ale to już końcówka, zawalczymy z tym, kurde, ostatnim światorzecą, zobaczymy co nam powiedzą. Chętnie bym skończył dzisiaj gierkę w sumie. Byłoby z głowy. O, niezłe. Zabójstwa dokonane tą bronią leczą podwójną wartość zadanych obrażeń. Dajmy na to to. I cyk. No, takie pierdolenie właśnie. Zrobiłem sobie nową brońkę. Nazywające się starożytna rękojeść duże ostrze. Może być. Mniejsze obrażenia trochę, kurde, ale... Ale wypróbuję. Ale faza. No właśnie faza, no.
No to z tym Discordem to zajebane mułem było, co? Cały czas złego linka dawałem i jeszcze na głównym kanale zły link też. Ale nie zauważyłem, bo ludzie przychodzą jacyś tam co jakiś czas, mówię, no pewnie z kanału przyszli, nie? No bo skąd? Myślałem, że z gitara. Ale trudno. W sumie nikt dawno nie przyszedł. Ale że nikt nie dał znać też, że nie działa. Nie zależy im tak ludziom widocznie tak bardzo. Chcieli sobie wejść, nie działa. Dobra, chuj tam. Ciekawe, jaka walka będzie teraz. Mógł swobodnie pobierzać korzeń drzewa. Znaczy to, że północno-zachodni korzeń został nadwyrężony dużo bardziej niż pozostałe. Więc nie mamy już czasu. Mam pewność, że jest jeszcze sporo czasu, by stawić czoła. Martwię się jednak, czy świat przetrwa dostatecznie długo, nawet jeśli uda ci się przytrzymać światożerców. No nie wiem, zobaczymy. No siema.